Późnym wieczorem 3 listopada 1771 roku, kiedy król wracał z wizyty u swojego chorego krewnego, na ulicy Miodowej, w pobliżu miejsca, gdzie dochodzą ulice Senatorska i Kozia, nastąpił atak. Szlachta uznała bowiem politykę reform króla Stanisława Augusta Poniatowskiego za wrogą szlacheckiej ojczyźnie i zaplanowała jego zuchwałe porwanie. Niczego nieświadomy monarcha został napadnięty i po krótkiej szarpaninie niestety uległ napastnikom. W trakcie uprowadzenia król zgubił swojego buta. W efekcie jednak porwanie nie powiodło się. Król pozostawiony pod opieką niewielkiego oddziału Kuźmy przekupił go obietnicą nagrody. Tego samego wieczoru był już z powrotem w Warszawie.